Siema, siema, widzów, witamy cię. Ostatnio, ostatnio w sumie nic mnie nie wkurza, aczkolwiek jedna rzecz bardzo mnie wkurzyła, czyli jak oglądałem film Genzy poprzedni, czyli wczorajszy, no to, no to co chwilę patrzyłem na, na stopy... W się, sensie, no nie chciałem patrzeć, ale kuźwa, ona się nie bawiła i w ogóle tak... nie dało się tego oglądać, nie? Pierwszy raz to nie przez Hanie i to nie przez gadanie tych członków Gen Z nie mogłem tego oglądać, tylko... nie mogłem tego oglądać przez stopy. Wiecie, zgaduję, że niektórzy bardzo fajnie im się to oglądało, bo, bo, bo lubią stopy i tak, ale nie, nie dla mnie, nie, 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 nie. O, o, sprawdźmy, jeżeli e, lubicie stopy, zostawcie dislajka, jeżeli lubicie, zostawcie lajka, like wykorzystajmy te dislajki, póki jeszcze są, z, są pod filmami, nie, niedługo to zrobią tak, że po prostu nie ma dislajków i tyle. Ale za to jeszcze jedna rzecz jest i trwa póki co, czyli niedługo czas wyprzedaży, kupowania prezentów, zgaduję, że sporą część z nich będziesz robił online, czy to na Allegro, Media Expert, czy innych sklepach na internecie. Letyshops za to, że cię skierowało na tą stronę, otrzymuje pieniądze od tego sklepu. Tymi pieniędzmi dzieli się z tobą, czyli płacisz tyle, ile byś płacił normalnie, przy wyprzedażach i nie tylko, ale dostajesz część pieniędzy z powrotem od LTS. Dodatkowo, Letyshops prowadzi konkurs, gdzie możesz wygrać podróż na Malediwy, PlayStation 5, iPhone'y i wiele więcej. Wystarczy, że zarejestrujesz się na Letishops można przez Facebooka, dokonasz zakupów w dowolnym sklepie, używając Letyshop za 10 zł, wejdziesz w link konkursu i wymyślisz. Sło reklamowe dla Letty Shops i masz szansę wygrać w konkursie. A warto spróbować, bo nigdy nie wiadomo. No i jak już skorzystaliście, to też skorzystaliście ze subskrypcji. I widzowie, dzisiaj obejrzymy. Obejrzymy trzy. To jest to jest trylogia, tak? GTA, trylogia do dupy. Trylogia filmów Queen of the Black. Pierwsze wyjaśniała, oglądaliśmy tą sytuację z psem, gdzie nic nie wyjaśniła. Drugie oglądaliśmy, gdzie wyjaśniała wodę z kąpieli, którą strzelawała, gdzie tak naprawdę nic nie wyjaśniła. Jedne co powiedziała to, no wy nie wiecie kto to Beldelfin, ja się nią inspirowałem i to było dla żartu. To, to, to nie jest wyjaśnienie. No, i teraz mamy trzeci film. W sumie to drugi, ale tr trzeci ogólnie. Gdzie ona tłumaczy, dlaczego do tej Grecji nie poleciała? Bo wiecie, ona zbierała na psa, który potrzebał pilnej pomocy, ale w sumie nie potrzebał pilnej pomocy. E, zebrała pieniądze i potem ogłosiła, że, że. że super, że zebrała pieniądze, ale ona leci do Grecji. Coś, coś, coś tego typu było. No, i tam potem tłumaczyła, że. Ale to pieniądze to są od członka rodziny jakiegoś, który mi dał. A hotel w Grecji jest barter. Okej, okay. no, no i ona to niby będzie tłumaczyć, zobaczymy, do trzech razy sztuka, może te wyjaśnienia będą, serio, wyjaśniami, a nie po prostu yy, gadaniem niczego. Zobaczymy, widzowie, przygotujcie się dobrze, zapnijcie pasy w swoim fotelu i, i oglądamy. Cześć wszystkim, z tej strony Julcia, witam was w drugim odcinku. Cześć, Julcia! W ogóle odbanowali jej Instagrama, czy się cieszę, czy mam coś przeciwko, nie, obojętne mi to, aczkolwiek jakby miała banana tak dłużej troszeczkę, Daj jej banana na przykład powiedzmy 6 miesięcy, to miała ten czas, żeby zrobić sobie przerwę i może wrócić zdrowsza. Tak, tak, to, to, to w sumie to nie, to się nie cieszę jednak. Nagrywanym z rzędu, dlatego wyglądam tak samo. Ym, tak samo jak śmierć u Marta. nie będę chyba drugi raz maczyć, że mam na sobie, tylko... Ona na początku każdego filmu, okej, okay, wita się, się ma, się ma, tu Julcia, coś takiego, spoko, spoko, ale ona na, na początku każdego filmu mówi, że, no, że, że, że nie ma makijażu. No, no super. A już są na ten temat zdania. I tak dalej. Rewo już ym, dodał taki post. Widzowie, ja już wiem, skąd ja mam to mówienie i tak dalej cały czas, bo, bo, bo za dużo oglądałem Queen of chyba ostatnio i Wersof i podobno też mówi i tak dalej cały czas, więc, więc przepraszam was, ba, wybaczcie mi, proszę, no. Kogo oglądasz, taki się stajesz, tak? Zgaduję, że wy też ze znajomymi się witacie, siema, siema. <laughs> Albo się śmiecie jak debile z własnych żartów. No, to, to... <laughs> Dobra, oglądamy dalej. Rewo, dlaczego uważasz... I cały czas piskujesz i w ogóle ym, nad moją osobą, nad wszystkim moim krokiem, cokolwiek co zrobię. Bo jesteś kontrowersyjną osobą na internecie i sama dobrze o tym wiesz, bo nieraz mówiłaś, że te testujesz jak Polacy zareagują na na przykład sprzedawanie wody z wanny, nie? I ona się dziwi, że ludzie komentują mi, poczynania w internecie, skoro tyle już rzeczy zrobiła złych. To jest osoba, która mówiła o wyjściu z toksycznego związku, ona teraz chce pomagać takim ludziom, ale Sama jest w toksycznym związku, sama ze sobą tak naprawdę. Myślisz, że jest źle, powiedziałeś, że lecenie do Grecji źle, powiedziałeś, że nie lecenie do Grecji teraz też źle, że coś jest nie tak, coś tu się nie zgadza. No tak, bo jak zbierasz na chorego pieska, który potrzebuje pilnie operacji, a w sumie to nie potrzebuje pilnie operacji i zaraz potem mówisz, że, że lecisz do Grecji, to ludzie automatycznie połączą Dwie rzeczy i to jest logiczne. No i w momencie, gdy dostałaś, że tak to powiem, falę krytyki związane, związaną z tym, to nagle mówisz, że nie, jednak nie lecę do Grecji i, i byłaś smutna, że to przez innych osób i próbowałaś grać na emocjach tych osób. A w dzisiejszym odcinku, uwaga, spoiler! Dowiemy się, że to nie przez osoby, które ją krytykowały z tą Grecją, tylko przez to, że ma do dupy znajomych. Szkoda, że na żywo nie byłeś taki cwany, że. Tak nie cwaniakowałeś jak na YouTubie, no ale to już pominę bo film rewo to też osobny temat. Ej, ja bym zobaczył film Queen of the Black na temat filmów rewa, to, to by było coś ciekawego, to by był content przynajmniej dla mnie. No, no ale jak rewo miał w ogóle cwaniakować, skoro sam rewo powiedział i ty potwierdziłaś, że ty się źle czułaś, czy coś takiego, nie w stanie dlatego yy, siedzi, siedziałaś w aucie. No to, no to, no to kto cwaniakował przez internet, a kto nie? Po, poza tym rewo nie cwaniakuje tak naprawdę, pokazuje czysto jak jest, tak? Fakt w tym biało-czarnym. Nie, czarne na białym. Ale zgadujesz, że tak to po prostu jest w głowie Queen of Black, że ona odbiera filmy rewo jako cwaniakowanie i coś złego, no bo, no bo jest to przeciwko niej filmy i ona nie myśli wtedy trzeźwo umysłowo, tylko pod wpływem emocji. W ogóle, jak ja rozprostuję te wszystkie sytuacje, to ja chcę zacząć nagrywać filmy em, tak jak mówiłam kiedyś. Em, o pomocy wyjściu z toksycznych związków, yy, inne takie filmy na moich przeżyciach, po, po prostu traumach, oraz filmy, które po prostu lubię nagrywać i inne głupoty po prostu. W... Ona wymienia, że chce pomóc ludziom w toksycznych związkach i tak dalej, i tak dalej, no, no, no i tak dalej, to pasuje. Yy, a pod koniec mówi, że o innych duperelach, no. No, no proszę cię. Poza tym, po pierwsze, jeszcze nic nie wytłumaczyłaś tak naprawdę tymi filmami. Ja dalej nie czuję, że cokolwiek jest wytłumaczone. Yy, a po drugie, wydaje mi się, że Queen of the Black no, 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 nie jest osobą, przynajmniej nie w tej sytuacji, nie, nie w tym momencie, żeby uczyć inne osoby o toksycznych związkach. Jutro, ponieważ dzisiaj jest 8 listopad, miałam lecieć do Grecji na barter z hotelem. Nie powiem, y, dalej y, tutaj wypipkam też nazwę. Y, ja. Jak już mówiłem, barter z hotelem super. Nawet może być śniadanie wliczone w, tej, w ten barter, czyli za darmo. Ale i tak musisz opłacić transport. Musisz opłacić też transport y, tam w sumie do Grecji, czyli samolot. Musisz opłacić jedzenie na mieście i na pewno jakieś inne wydatki. Dlatego tak szczycenie się tym, że no ja zbierałam na pieska, bo no bo kurde, Grecja mi nic nie będzie kosztować. Tata opłaci bilety, a, a, a barter będę miała hotel, no to i tak to są wydatki, które mogły pójść na pieska. Na pewno to są pieniądze, które wystarczyłyby już, żeby zdiagnozować, ile tak naprawdę tej pomocy pieniężnej potrzebuje ten pies, a nie po lepszej pierwszej diagnozie jakiejś w ogóle znajomej tej mamy Que Nowy Black. O, potrzebuje 4000 na nagłą operację, a nawet żadnych operacji nie było. Ja po prostu przełożyłam datę i polecę tam kiedy indziej, kiedy sytuacja się uspokoi i tak dalej. Loty chciałam poprosić, żeby tata kupił mi na moje 18 urodziny, które będą za 4 dni i miała mi właśnie kupić loty na bilet i na przeżycie tam na miejscu. Dlatego zbiórka była na wyjazd do Grecji. Nie, no nie wiem, ja, ja trochę się poczuję jak twoje 5 minut, jak oni próbowali jakieś na nie swoje dramy odpowiadać. Ja bym tutaj, na jej miejscu, znaczy takiego miejsca by nie było, bo bym nie robił zbiórki na psa, a potem leciał do Grecji, ale bym powiedział, że okej, okay, rozumiem, z, że z waszej perspektywy to tak wygląda i byłam głupiutka, że w ogóle mówiłam cokolwiek o tej Grecji, powinnam to zachować dla siebie, żeby osiemnastkę przeżyć w wyjątk. Bo to naprawdę nie było na miejscu, żeby zbierać 4000 na psa, a potem e, ogłosić wyjazd do Grecji, który prawdopodobnie by więcej kosztował, gdyby nie barter. Nie, no nie, ja nie, ja nie potrafię, nie potrafię, ale na pewno moje wyjaśnienia by tak nie wyglądały, tak? Bo ona tutaj nawet nie przeprosiła, że faktycznie ludzie mogli to źle odebrać. Tylko to ona obwinia rewa, ona obwinia inne osoby, które odebrały to tak, jakby ona tą zbiórkę zrobiła na Grecję. Co no dla każdego wyglądało tak, jakby tak było faktycznie. Skoro już jest odwołany to już wam tłumaczę dlaczego. I pierwszy powód to taki, że cztery y, dni przed odlotem, osoba, z którą miałam lecieć, mnie wystawiła. Czekajcie, ale jak wystawiła? Bo, bo na to wygląda, jakby w ogóle Queen the Black sponsorowała jakiejś osobie, ten wylot, a ta osoba i tak nie poleciała, dlatego że była kontrowersja wokół Queen the Black. Jak już mówiłem otaczasz się złymi ludźmi. Znaczy, sponsoruje w takim sensie, że pewnie hotel był w na Queen of Black, w sensie Queen of Black reklamuje, a ta osoba korzysta. No i ewidentnie to była bardzo szczera znajoma, która bardzo docenia to, co Queen of Black dla niej chciała zrobić i spędzić z nią czas w jej osiemnastkę. Do takiego stopnia, że w momencie, gdy jest mniejsza kontrowersja o to, 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 to znaczy większa w sumie, to od razu nie, ona nie leci. I to mnie w tym wszystkim najbardziej dziwi, nie? Bo z jednej strony Queen of Black na story mówi, że o, dziękuję, to przez was, to przez was widzowie, że, że mnie hejtujecie i tak dalej. Przez to nie lecę do Grecji, gdzie tak naprawdę, okej, okay, poniekąd tak, dlatego że ta koleżanka się wystraszyła, ale to przez tą koleżankę nie lecę. To nie jest wina ludzi, którzy cię krytykują i podważają to, co robisz przez twoje czyny poprzednie, tylko to jest wina ta, tej koleżanki i przez nią nie poleciałaś koniec końców. To jest tak wartościowa przyjaciółka, jak śnieg w lato. O, ten, kto wie, ten wie. Jakby drugi raz mnie wtedy wystawiła, było tak, że wcześniej mówiła, że to słaby pomysł i w ogóle, że jest hejt, i tak dalej. Ja miałam takie, no ale przecież to się wszystko wyjaśni i tak dalej, więc. To jest smutne, bo Queen of Black widać, że chciała serio normalną przyjaciółkę yy, i była zdziwiona, i ta przyjaciółka po prostu była dla niej dla, dla korzyści, czy to taga na Instagramie, czy... Czy, czy, czy hotele za darmo w Grecji? Jak to się nie zdziwić, że Queen of Black no, jest taka, a nie jaka, skoro się takimi ludźmi otacza? Ja mówiłem, 6 miesięcy ona nie ma Instagrama, przez to wszystkie znajome dotychczas ją wystawią po prostu, bo no gdzie będą tagowane nasz story, skoro tego story nie ma? No i, no, i by znalazła normalnych znajomych. Przychodzi taka bomba i wam wszystko rujnuje, i okazuje się, że spędzicie 18 sami ich. Ona tutaj naprawdę w ogóle winy na siebie nie przyjmuje, no. O, ona, 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 ona dalej atakuje inne osoby, które ją krytykują, że to ich wina wszystko, że ona spędzi sama osiemnastkę. To ich wina, że oni tak to odebrali, a nie inaczej. Ona w ogóle, nie wiem, taka no odklejka totalna. sparzać hej tutaj osobie. W ogóle na jakich zasadach miałyśmy lecieć z tą moją e, osobą, z którą miałam lecieć? Na takich, że nie wiadomo będzie, w sensie miało tak być, że tylko ja sama tam lecę, a ona by w ogóle nie pokazywała. I ewentualnie, jak wyjaśni się sprawa, to by wtedy postawiła zdjęcia i tak dalej, żeby nie leciał na nią hejt i w ogóle, bo chciałam dla niej jak najlepiej, więc. Poczekajcie, nie to jest grubsze niż ja myślałem. To jest bardzo grube. Queen of Black, tej przyjaciółce, przyjaciółce, jej powiedziała, że nie będzie jej pokazywać na story, nie będą razem robić sobie zdjęcia, nie będzie jej nigdzie tagować, żeby na nią nie spływał ten hejt, który jest tak niezasłużony i to w ogóle nie jest winą Queen of Black. Czyli ta wymówka tej koleżanki, że, o Jezus, ja nie jadę, bo hejt będę miała, to, to już nie wchodziło w rolę, no bo tego hejtu by nie miała, by miała darmowe wakacje. Ale ona i tak nie jedzie, koniec, kropka. Nawet jeżeli by nie była. Pokazywana, co dla mnie jest totalną abstrakcją, yy, i to tylko pokazuje mi i powoduje, że ja się tylko domyślam, że ona nie będzie leciała na, do tej Grecji, bo nie będzie miała busta followersów od Queen of Black, jak Queen of Black by tagowała zdjęcia z nią i tak dalej. Ja pierniczę. Doszliśmy do takiego porozumienia, że po prostu ona nie została skrzywdzona, spędziła najlepsze wakacje, to ona miała w ogóle lecieć pierwszy raz. Ja chciałam spełnić jej marzenia i spełnić swoje marzenia przy okazji, że spędzę 18 gdzieś za granicą. Z osobą, z którą chcę, wow. No, ale ta osoba chyba nie chciała zbytnio z tobą spędzać czasu, tylko chciała twoich followersów i darmowe wakacje. A w momencie, gdy nie możesz jej tu for you postawić czyli i followersów, i darmowe wakacje to spierniczyła. I jakby na początku szukałam, niby tej osoby, ale. Szybko się poddałam i stwierdziłam, że po prostu to nie ma sensu i... Słuchaj, Queen of Black, no, no ewidentnie dobrze nie szukałaś, napisałabyś do mnie, ja bym przygarnął darmowe wakacje do Grecji, też byś mnie nie pokazywała i tu ja, ja bym, Boże, na takie deala... <ścoughs> nie no, że żartuję, ja pierniczę, ja bym był spierniczony po tych wakacjach. Spierniczony oczywiście w sensie, że bardzo opalony, bo tam jest ciepło... w listopadzie. No i załamano mam mi się strasznie, szczególnie, że osiemnastki się, wiecie, nie ma drugi raz, osiemnastka taki najbardziej wiek jakby i najbardziej urodziny, moim zdaniem, które się wyprawia. A ja nie wyprawiam osiemnastki i będę płakać yy, z babeczką i świeczką, którą zmównę sama. Ty, ale popatrzcie teraz to, na to z tej perspektywy odklejenia, że wiecie, ona, no suma sumarum, nie leci do tej Grecji, nie odprawia tam osiemnastki, dlatego że po pierwsze, otacza się złymi ludźmi. Yy, co jest też jej winą, że nie filtruje znajomych, no i też przez to, że wpłynęła na nią fala krytyki przez to, co ona zrobiła. A pomyśl sobie teraz. Jak osoby, które nie mogły odprawić swojej wymarzonej osiemnastki i musiały spędzać same w domu e, swoją osiemnastkę w zeszłym roku, czy dwa lata temu, nie pamiętam. Jak była, że tak to powiem, e, pik zarażeń, tego wiecie czego, i trzeba było siedzieć w domu. No to ciekawe, jak te osoby się czuły. Bo to wtedy serio nie była ich wina, ale tutaj też, tutaj też Kuj Nowebrak twierdzi, że to nie jest jej wina. Tak, taki mój plan na urodziny za cztery dni. <laughs> Wiem, że zazdroślicie każdy mi osiemnastkę. Wcale nie miałam wyrobić w pałacu ogromnych urodzin jak wrócę i wszystko miało być super. Ty ona tutaj coraz bardziej się pogrąża i ona tego nie widzi. Ona, ona tutaj mówi, że jak wróciłaby z Grecji, to by wyrządziła wielki w pałacu osiemnastkę. No to. C czyli miała na to pieniądze. Dlaczego ona żyje ponad stan? Ja, ja tego nigdy nie zrozumiem w influencerach. Zarobią 10 tysięcy w miesiącu, wydadzą 11 tysięcy. E, zarobią 20, wydadzą 21. No bo, no bo po co oszczędzać? Po co inwestować? I po co być rozsądnym z pieniędzmi i wydawać tylko tyle, ile trzeba? I czasem się rozpieszać, skoro można to robić cały czas. E, poza tym co? Ten pałac też miał być barter. E, jedzenie w tym pałacu też miało być barter. I, i cała ta osiemnastka miała być barter. Co ty pieniędzy? Pieniądze masz na to? Hmm. Dlatego ta sytuacja z Pieskiem jeszcze bardziej śmierdzi, ale ja wierzę w to. Nie wiem dlaczego, ale wierzę w to, że ona serio źle nie chciała i serio do tego Pieska po prostu dobrze chciała. Nie chciała tych pieniędzy dla siebie. Chcę w to wierzyć i poniekąd w to wierzę, ok? Mam dzisiaj dobry dzień. Ale to o innym ten. Nie wiem, pożyczyć od kogoś, ale naprawdę nikt mi nie chciał pożyczyć w tamtym momencie pieniędzy. Ale tata ci chciał dać na wylot do Grecji, więc nie mogłaś tych pieniędzy użyć? i Nawet byś nie musiała pożyczać, tylko byś dostała pieniądze? No nie, lepiej oczywiście na siebie. No i to w sumie, telewidzowie, w dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się w sumie nic, ale coś tam się... No, Ej, te wyjaśnienia akurat serio wyjaśniły to, że Queen of Black ma słabych przyjaciół, więc bardzo polecam jej zmienić otoczenie, najlepiej z Warszawy do gdzieś tam indziej, wiecie... Krakowe czy coś takiego. No, no i wtedy może też by była, no nie wiem, no rozsądniejsza z tym, co robi na internecie, ale cóż, życzę jak najlepiej, to by widzów też życzę jak najlepiej, tylko jeżeli zostawiasz, jeżeli lajka, jak nie zostawiliś lajka, to odwrotnie ci życzę, więc no, z zostaw lajka. Nie, to nie jest groźba, po prostu sugestia.